się zmierzchał. Dzień dobry pani, jak zdrówko? Dziękuję, dobrze się czuję. A pan? U mnie, bez zmian. No to, jak pani wie, świecę. W dzień tu i tam polecę i tak się żyje. Taki los. Pani na prawo czy na wprost? Ja do sklepu z obuwiem. Ach, mówię panu, mówię. Z tymi butami straszna rzecz. Chciałam par kilka kupić, lecz co się tylko pokaże z butów w moim rozmiarze, natychmiast proszę pana znika. Do Biedronki przyszedł żuk. W okieneczko puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka. Czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik. Z galanterią zdjął melonik i powiada: wstań Biedronko, wyjdź Biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się Biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata. I zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piegowata, a pan nie. Kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz, nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szóz do wanny, dalej kurki kręci żwawo. W lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj, małpa myśli, w to mi graj. Hajże, kozły, nurki, zwroty, figle, psy. Pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem: grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w progu garnek stóp kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła, widział kto takiego osła? Przyszła krowa, tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała: a to krowa! Przyszła świnia prosto z błota. Kwoka złości się i miota: co tyś pani to wyczynia? Tak nabłocić? A to świnia! Burmistrza jest ciekawy i roboty, i zabawy. Gdzie się tylko ruszy Krysia, nie obejdzie się bez Misia. Przy śniadaniu, przy obiedzie, Miś pyt już na stole siedzi. Ciekawie nadstawia uszka i zagląda do garnuszka. Chce na oknie kozły fikać, drzwi otwierać i zamykać. Chce w uchęce gaz zapalać, ale Krysia nie pozwala. Staś i Kuba z trzeciej klasy to największe dwa dryblasy. I choć obaj czasem psocą, lubią innym przyjść pomocą. W pewien piękny czwartek w maju szli ulicą do tramwaju. Szli ulicą, a na skwerku jechał maluch na rowerku. Patrzą, a tu nagle z krzaków wyskakuje trzech chłopaków i podbiega do malucha. Serwus mały, ale upał. Co, na lody masz ochotę? No to dawaj 4 złote. Klipnął cienkim głosem malec. Ja już wam nie wierzę, wcale. Wczoraj 4 złote dałem, ale lodów nie dostałem. Przyszedł żuk, okieneczko, puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka, czego pan tu u mnie szuka? Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik i powiada: wstań Biedronko, wyjdź Biedronko, przyjdź na słonko. Wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twoją rączkę. Oburzyła się Biedronka. Niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie.
bo ja jestem figowanka, a pan nie. Gdzie się podziały moje daktyle? Wyszłam z domu tylko na chwilę. Wyszłam z domu, wracam po chwili. O rany Julek, nie ma daktyli. Gdzie się podziały moje daktyle? Czy je straszliwe zjadły goryle? Z okropnym krzykiem przez okno wpadły. Moje daktyle bezczelnie zjadły. A te goryle gdzie się podziały? Czy je wystraszył króliczek mały? Przyleciał w żółtym aeroplanie. Sprawił gorylom potężne lanie.